Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym cyklu realizowanym przez Instytut Badawczy Pro Vita Bona w cyklu nagrań Trzecia Rzesza. Anatomia zbrodniczego systemu. W poprzednim odcinku dość szeroko omawialiśmy najważniejsze dzieło głównego ideologa narodowego socjalizmu, czyli Adolfa H., dzieło pod tytułem Moja walka, bądź też jak Państwo nam podpowiedzieliście, w tłumaczeniu dokonanym przez Janusza Korwina Mikke Mój Bój uważamy to za dość zgrabne tłumaczenie. Może rzeczywiście lepiej oddaje tak naprawdę, o co w tej książce chodziło, ale to tylko tak na marginesie. Mówiliśmy o tej książce po to, żeby uświadomić Państwu, czym tak naprawdę był Narodowy Socjalizm, czym tak naprawdę była Trzecia Rzesza. Krótko, była to pewna technika i metoda zdobycia, utrzymania, poszerzania swojej władzy. To jest tak naprawdę esencja naszych wykładów, pokazanie, że Trzecia Rzesza była po prostu swego rodzaju metodą, pewnym systemem zdobywania i utrzymywania władzy. W związku z tym polemizujemy z wszelkimi monokauzalnymi wyjaśnieniami istoty Trzeciej Rzeszy, które sprowadzają wszystko do oddziaływania na przykład określonej ideologii. Uważamy, że bardzo często w analizach dotyczących właśnie tego systemu ideologia mieszana jest z propagandą, o czym powiemy dzisiaj więcej. Negujemy wszystkie monokauzalne wytłumaczenia, które uważają, że Fenomen Trzeciej Rzeszy można wytłumaczyć za pomocą pojęć ekonomicznych, na przykład co było charakterystyczne dla marksizmu, gdzie tłumaczono narodowy socjalizm buntem czy pewną reakcją klasy średniej, która bała się wywłaszczenia itd. Takim monokauzalnym wytłumaczeniem jest chociażby teoria Noltego, o której krótko powiemy. Teoria Ernsta Noltego sprowadza się do przekonania w gruncie rzeczy mocno marksistowskiego, że narodowy socjalizm, czy w ogóle szerzej faszyzmy europejskie, nie tylko dotyczy to narodowego socjalizmu, ale również Włoch czy Francji, Wzięły się z przerażenia mieszczaństwa do tej pory liberalnego, hołdującego partią umiarkowanie konserwatywnym, liberalnym, chadeckim, które nasłuchało się wiadomości z Rosji bolszewickiej o rzeziach ziemian, kapitalistów, mieszczan, bogatych chłopów i które przerażone tą wizją stwierdziło, że trzeba znaleźć ideologię, doktrynę, wizję świata równie agresywną Równie totalitarną co do metod rządzenia, równie terrorystyczną, tyle tylko, że nie żadną internacjonalistyczną, kierowaną gdzieś tam z Moskwy przez Lenina, a później Stalina, tylko jak to mawia Nolte, w ramach wspólnoty narodowej, czyli trzeba stworzyć socjalizm narodowy, który będzie oparty na solidaryzmie wszystkich klas społecznych, a nie na konflikcie klasowym i eksterminacji jednej z nich. Na pewno Nolte, jak i wielu innych badaczy narodowego socjalizmu, poruszył tutaj ważną kwestię, ale to jest zaledwie wycinek tego, czym ten cały fenomen był. Jak powiedziałam, była to metoda, był to cały system utrzymania, zdobycia utrzymania władzy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że ech, jeśli dobrze zrozumiemy, tak naprawdę, poszczególne komp komponenty tego wszystkiego, które się poukładały właśnie w taki, a nie inny system, to oczywiście możemy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, możemy zrozumieć lepiej logikę funkcjonowania władzy, możemy też bronić się przed pewnymi mechanizmami, które tam zostały po prostu udoskonalone i które w wielu kwestiach są stosowane do dzisiaj. Była to więc pewna konstelacja wielu czynników, i w momencie, gdyby w przyszłości te czynniki miały się poukładać w podobny sposób, to nigdy nie wiadomo, czy pewne rzeczy po prostu się nie powtórzą w taki czy inny sposób. W tym odcinku chcielibyśmy właśnie uczulić Państwa na tę kwestię, kwestię właśnie władzy metod utrzymywania i zdobywania władzy. W związku z tym trzeba bardzo starannie odróżniać chociażby rolę ideologii i rolę propagandy właśnie w Trzeciej Rzeszy. Dlatego że możemy teraz spierać się na ten temat jaką rolę tak naprawdę odgrywała ideologia dla całego kierownictwa Trzeciej Rzeszy, jaką rolę odgrywała ideologia dla od konkretnych wykonawców czy dla po prostu przeciętnego Niemca, który żył w takim tamtym systemie, a jaką rolę odgrywała w tym wszystkim najzwyczajniejsza w świecie propaganda, w którą sami twórcy tego systemu nie wierzyli? W omówieniu Mainkampfu, w omówieniu mojej walki Adolfa H. podkreśliliśmy rolę i twórczej jednostki, jednostki, która dąży do całkowitego podpor podporządkowania sobie tłumu. I to jest tak naprawdę esencja. Esencją jest cała machineria, cały system tego, jak sprawić, by masy po pierwsze były uległe, by masy były posłuszne, by wola mas została złamana i podporządkowana tym, którzy. Kierują tymi masami, tym, którzy z tych mas tworzą nową jakość, nowe społeczeństwo, formują je w określoną wizję, tak by były posłuszne, ale jednocześnie, by ten stan posłuszeństwa przyjmowały z najwyższym entuzjazmem, by się utożsamiały tak naprawdę z celami kierownictwa. Warto tutaj zwrócić uwagę na pojęcie, którego użyłaś ideologia. Rzeczywiście przez wiele dziesięcioleci w pracach poświęconych badaniu zjawisku, zjawiska totalitaryzmu dwudziestowiecznych mówiono o ideologiach totalitarnych, wymieniając tutaj marksizm, leninizm, stalinizm, maoizm, faszyzm włoski czy narodowy socjalizm w Niemczech. Jest to dosyć długa tradycja posługiwania się pojęciami ideologię w stosunku do wszystkich systemów totalitarnych, pochodząca no, mniej więcej jeszcze z okresu międzywojennego, z lat dwudziestych, kiedy to pojęcie ideologii zaczęto używać w stosunku do faszyzmu włoskiego. Krytycy zaczęli zresztą używać tego pojęcia potem zostało ono po wojnie rozpowszechnione poprzez prace Zbigniewa Brzezińskiego, który wyróżniając pięć cech charakterystycznych systemów wszystkich systemów totalitarnych, jako pierwszą cechę wpisał posiadanie zwartej ideologii. Ta teza została w ostatnich latach nieco podważona i słusznie przez licznych badaczy, szczególnie przez badacza włoskiego Emilio Gentiliego, który napisał szereg książek na temat faszyzmu włoskiego i tak zwanych religii politycznych. Ja tutaj mam akurat w języku francuskim takie, można powiedzieć, podsumowanie jego rozważań na ten temat pod tytułem Religie polityczne pomiędzy demokracją a totalitaryzmem, ale tych prac jest wiele, szczególnie tych, które dotyczą faszyzmu włoskiego. I z prac tych wyłania się nam pewna wątpliwość, czy rzeczywiście można używać w stosunku do faszyzmu, a do narodowego socjalizmu. W szczególności pojęcia ideologii. A dlaczego? Dlatego, że jako politolog muszę zdefiniować ideologię, tak jak się to w tej dyscyplinie definiuje, jako to się tak ładnie, naukowo nazywa holistyczny, czyli całościowy, mówiąc po polsku bardziej, system ideowo-polityczny, który w metodą racjonalną Opisuje w grubych tomach całą wizję świata, zawierając zarówno krytykę wszystkich dotychczasowych stosunków politycznych, społecznych, religijnych, ideologicznych, ekonomicznych itd., i zawierając obok tego racjonalną wizję stworzoną przez ludzki rozum systemu alternatywnego, dróg dojścia do tego systemu itd. Jeżeli weźmiemy sobie jako przykład marksizm-leninizm, to rzeczywiście jest on taką ideologią, dlatego że w dziełach Marksa znajduje się zarówno krytyka całej rzeczywistości kapitalistycznej i wszak instytucji politycznych, kultury i tak dalej, znajduje się również opisana mniej więcej wizja przyszłości i bardzo starannie opisana droga dojścia poprzez rewolucję. Tymczasem jeżeli spojrzymy sobie na faszyzm, a na narodowy socjalizm w szczególności, to tam, o ile można jeszcze tam znaleźć krytykę szczegółową i racjonalną dotychczasowego systemu, o tyle opis pozytywny jest. Nie wiem, czy słowo mglisty jest adekwatne, dlatego że jest to tak naprawdę opis hasłowy. Jest to kilka prostych haseł i nie ma również drogi dojścia, tak naprawdę, jakichś czynników ekonomicznych, zmuszających świat do ewolucji w tym kierunku, i tak dalej. Jest to to, co powiedziałaś, wola przywódcy tylko i wyłącznie. Przemoc. Tak, dlatego Emilio Gentile zaproponował posługiwanie się pojęciem religii politycznych, czy też mitu politycznego dla opisania zjawiska faszyzmu i narodowego socjalizmu. Pojęcie mitu politycznego zostaje zaczerpnięte od pracy z roku 1906 francusko-włoskiego syndykalisty Georges Sorella, Refleksje nad przemocą. Książka ta jest w języku polskim, ale ja po prostu jej nie posiadam. I w Sorel pokazuje, że istotą jakby mitu politycznego jest wiara proletariatu w to, że któregoś dnia klasa stanie przeciwko klasie i wybuchnie rewolucja. I Sorel mówi, że klientela. Polityczna partii komunistycznych czy marksistowskich, wcale nie czyta Marksa. Nic z tego nie rozumie z tych jego wyliczeń ekonomicznych, praw historii i tak dalej. Rozumie proste hasła. Walka klas, nienawiść do bogatych, nienawiść do posiadaczy, przyszła szczęśliwość, dobrobyt, chleb dla wszystkich, sprawiedliwość, zniesienie wyzysku. I to jest kilka haseł na krzyż, które ogół proletariatu rozumie popierając rewolucję i Sorel uważa, że rewolucja może wybuchnąć wokół tych haseł, ale może wybuchnąć wokół również wobec innych. Po doświadczeniu I wojny światowej i czterech latach, kiedy miliony ludzi przebywały w okopach, Sorel zaczyna zauważać, że rewolucja przed śmiercią, już to pisze w swoich tekstach, bo umiera w 2022 roku, że rewolucja może wybuchnąć pod hasłami równie dobrze nacjonalistycznymi. Pod hasłami mitu narodowego, a niekoniecznie mitu rewolucji klasowej. I i patrząc na narodowy socjalizm mamy tutaj do czynienia nie z jakąś sprecyzowaną ideologią zawartą w grubych tomach tylko z mitem politycznym mitem który się mieści w kilku prostych słowach typu rasa aryjska nordycy przestrzeń życiowa Żydzi, oligarchia żydowska, traktat wersalski, jego rewizja. To jest kilka prostych pojęć. Będziemy w następnych odcinkach omawiali program 25-punktowy NSDAP z 2020 roku. I Hitler w Mein Kampf pisze, że to jest całość idei narodowego socjalizmu i Mein Kampf nie jest książką, która ma Pogłębić, jakby, rozumienie tych punktów, uszczegółowić je, tylko ma pokazać, w jaki sposób doszedł do tych przemyśleń, które się tam w tych 25 punktach NSDAP z 20 roku znajdują. Także narodowy socjalizm należy traktować jako mit polityczny, czyli stworzenie irracjonalnej, subiektywnej. Opartej na uczuciach i namiętnościach woli zniszczenia świata tradycyjnego, dotychczasowego, w przypadku Niemiec Republiki Weimarskiej, i unic unicestwienia tego świata, i stworzenia jakiejś przyszłej wizji, właśnie opartej na kilku prostych has hasłach, o których George Sorel powiedziałby, że one uwodzą tłumy. I chodzi o to, żeby przyszła jednostka i uwiodła tłumy. Sorel pisze, że taką jednostką jest Lenin w Rosji bolszewickiej. Taką jednostką we Włoszech jest Benito Mussolini. Jak mówię, umiera w 22 roku, więc o Hitlerze nie zdążył się wypowiedzieć i pewnie nawet nie, być może, że o nim nawet jeszcze nie słyszał. Ale Hitler jest właśnie takim mitomanem politycznym, który rzuca kilka prostych haseł, zaklęć, które mają poprowadzić tłumy, a wódz kształtuje no. Rzeczywistość niszcząc dotychczasową za pomocą swojej woli, ponieważ jest tym, który kieruje tłumom, kieruje tłumami za pomocą namiętności, za pomocą przede wszystkim nienawiści. Dlatego, że najsilniejszym instynktem ludzkim są instynkt, jest instynkt destruktywny, instynkt niszczenia i nienawiści. I trzeba teraz znaleźć podmiot nienawiści rzeczywisty, to znaczy taki, który gdzieś tam ludziom przeszkadza, skierować całą ich uwagę na ten podmiot, omamić, posługiwać się demagogią, populizmem i rzucić przeciw, i potem wódz w przyszłości na podstawie kilku prostych haseł wykreuje nową rzeczywistość polityczną, społeczną, religijną, kulturową. To nie jest ideologia, to jest właśnie mit. Dlatego, że ideologia to byłaby wtedy, gdyby Adolf Hitler w Mein Kampf opisał nie swoje życie, nie swoje obserwacje tłumów, nie to, co tam sądzi o Żydzie w sklepiku z, z drugiej strony ulicy, tylko, tylko wtedy, gdyby opisał jakieś żelazne prawa historii, które wykrył jego i którego prowadzą do jakiejś bardzo dosyć określonej, szczegółowej konstrukcji społeczeństwa przyszłości. Czegoś takiego u Hitlera nie ma, a Alfred Rosenberg jest tutaj nawet o tyle konsekwentny, że swoją główną pracę nazywa mit XX wieku. Dlatego, że w naziści są przekonani, że przyszłość należy do wielkich mitów politycznych, takich jak to się dzisiaj mówi, narracji, jak mówią w pr -u. Niestety znowu się pomyliłeś. I zamiast mówić akwarelista austriacki, używałeś pewnego nazwiska. A jak to już wyjaśni, wyjaśniliśmy, żyjemy w czasach mitów, czasach tabu, więc już mówienie pewnych nazwisk, pewnych słów może wywołać określone złe rzeczy. No oczywiście tak jest, bo rzeczywiście austriacki akwarelista był pierwszy, który zrozumiał świetnie, no może po Sorelu, właśnie e, rolę mitów politycznych i nie. Jest który przypadkiem. był wybitnym praktykiem. Tak, Sorel był wybitnym teoretykiem. Zresztą w okresie międzywojennym w Niemczech w języku niemieckim pojawiła się bardzo znacząca literatura na temat Sorela i również tłumaczenia jego pism i nie jest to przypadek. O tych koniecznych wyjaśnieniach w następnych odcinkach będziemy szczegółowiej mówić o programie NSDAP, o określonych y, twórcach y, idei, ideologii, jak chociażby właśnie Rosenbergu, o którym trzeba będzie. No to o, nie już byśmy no konsekwentni, lut tak, tak. politycznego. Te wyjaśnienia były konieczne, po to, żebyście Państwo lepiej rozumieli nasze stanowisko, którego właśnie esencją jest to, by na cały ten system patrzeć jak na, to, jak na pewną technikę, metodę, czy po prostu cały system zdobywania, utrzymywania, sprawowania władzy. I w następnych odcinkach będziemy omawiać dokładniej sam program NSDAP pokazując go właśnie jako pewną część tworzenia określonego mitu, tworzenia reaktywności ludzi po to, żeby móc potem na nich określonymi bodźcami oddziaływać. Będziemy pokazywać, że tym co motywowało przede wszystkim Firera była właśnie ta chęć zmieniania rzeczywistości, przetwarzania jej, układania po swojemu. Wyprzedzając już późniejsze rozważania, możemy powiedzieć, że większość osób, które cały ten system budowały, wcale nie kierowała się motywacjami właśnie ideologicznymi, a tak naprawdę chodziło tak naprawdę o, o zdobycie władzy. I jedną z niewielu osób, o których można powiedzieć, że była rzeczywiście w całości wierzyła, albo inaczej, że w całości wierzyła w określoną ideologię, to był po prostu Himmler którego można by nazwać prawdziwym szurem, mówiąc językiem współczesnym? Nie, no, wierzącym i praktykującym narodowo, narodowym socjalistom, dlatego że większość narodowych socjalistów była praktykująca, ale była niewierząca. Dokładnie. Także to na dzisiaj, i zapraszamy Państwa do śledzenia naszego cyklu i do oglądania kolejnych odcinków. I tradycyjnie na koniec chcielibyśmy Państwa prosić o wspieranie naszego kanału, zarówno poprzez udostępnianie, no oczywiście odsłuchiwanie i oglądanie, ale udostępnianie znajomym, udostępnianie w sieciach społecznościowych poprzez wpłaty na nasze konto. Jak Państwo widzicie, mamy dzisiaj nowe oświetlenie, to dzięki Państwa życzliwości. Również prosimy o wsparcie za pomocą zrzutki adres jest podany poniżej, za pomocą Patronite'u, naszego sklepu, w którym można kupić naszą książkę wspólną państwo narodowe i jego wrogowie, wpłacając 50 zł, to jest już razem z kosztami wysyłki, no i przy okazji z naszymi autorskimi dedykacjami. A gdybyście Państwo się interesowali kwestią państwa narodowego, zapraszam do zakupu w sklepie, tym razem na stronie konserwatyzm.pl całego pakietu państwo narodowe, i jego wrogowie oraz profidereget lege spór o państwo narodowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.